Nie da się sprowokować. Tak, bo oni tylko na to czekają. Proszę? A w ciemności, jak ich nie widzi. Anioł stróż zrobi swoje. Trzeba wierzyć, trzeba wierzyć. Bo to jest takie powiedzenie, co do anioła stróża, gdyby ktoś wiedzieć chciał, to mam tylko bliznę, bo przy mnie stał. Więc słuchajcie, a w sądzie można powiedzieć, nie ma żadnych śladów, że to ja, to była siła wyższa. Bo Michał Archanioł to nie jest taki anioł, który tylko prosi i się uśmiecha, nie, on ma w ręku miecz. No dobra, także wracajcie do domu z Panem Bogiem, szeroko. Powiem wam tak, nie wierzyłem, że Paweł wyjdzie. Nie wierzyłem, ale tu jest Rysiu, który w niedzielę pewien bardzo dzielny, niezłomny ksiądz modlił się za Kondratowicza i powiem wam tak, na pewno to nie przeszkodziło. W każdym razie dla mnie wyjście Pawła graniczy z pewnym rodzajem cudu. Paweł wyszedł, tak samo tamci pojechali. Coś się musiało przewalić. Jeżeli ktoś ma problemy z wiarą, to mogę powiedzieć, że jeśli skupione są myśli ludzi i niech to się nazywa modlitwa, to się wytwarza rodzaj wiązki energetycznej, która swoje robi. Naprawdę. Która swoje robi. Także ducha nie gaście, w kurwy legnujcie. Ci, co mięso jedzą, jedzcie mięso, tak, nalewkami zapijajcie i co daj Boże, widzimy się na 100% na Grunwaldzie, w ostatni weekend Grunwaldu. Miesiąc do Grunwaldu. Tak, i odpalamy teraz, po tym dniu odpalamy sprawę wyborów. Powiem tak, nie bójmy się tych wyborów, nie przeceniajmy ich. To są tylko wybory. Mamy je po prostu wygrać i tyle. A nawet jeśli nam się nie uda wygrać, to tyle, ile uszarpać, to też będzie dobrze. Tworzyć komitety, zbierać ludzi, rozpatrzeć swój okręg wyborczy. My damy taką, stworzymy za chwilę, już jutro, stworzymy dwa wydarzenia. Pierwsze wydarzenie, tworzymy nowe... Śmierć! 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 Super. Jak ja to lubię krzyczeć! Mamy nową akcję. Deukrainizacja Polski. Będziemy zbierać podpisy o referendum w sprawie ustaw antyukraińskich i antybanderowskich. One muszą stać się prawem. No i wybory. I to tyle. A korespondentowi spod Wawelu serdecznie dziękujemy za audycję na żywo i pozdrawiamy wszystkich chłopaków i dziewczyny krakowianki. Dziękuję. Dobra. A ode mnie, kochani, dziękuję, że wam się chciało chcieć, nie? W ważnej sprawie. Paweł z nami, to się liczy. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy. Ludzie z Częstochowy, a zabierzcie że go ze sobą, bo on nie ma jak wrócić. A to przemożemy go wziąć. No. No to, dziękuję. Jak to wy mówicie? Ajzej. Tak jest.